Szczęść Boże, stajemy na progu Triduum Paschalnego. I co słyszymy w Ewangelii? Przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy? Dla Żydów Pascha to najważniejsze święto. Z tą Paschą była związana uczta paschalna, taka wieczerza, którą Żydzi co roku spożywali na pamiątkę tej wieczerzy, którą ich przodkowie spożyli przed wyjściem z Egiptu. Ta uczta przed wyjściem z Egiptu była zapowiedzią wielkich dzieł Boga. Była zapowiedzią wyzwolenia, tego, że Bóg okaże swoją moc. Choć Żydzi już to widzieli, kiedy były plagi egipskie, że Bóg ma moc. Ale to jeszcze nie było wszystko. Jezus spożywa z apostołami ucztę paschalną. Pascha to przejście. Dla nas taką Paschą co roku, a właściwie nawet każdego dnia, jest msza święta. To zapowiedź naszego ostatecznego wyzwolenia z grzechu, śmierci. To zapowiedź ostatecznego zwycięstwa Boga nad szatanem. Kiedy już śmierć nie będzie. Jezus chce, bym tę Paschę spożywał zawsze z Nim. Bym przychodził do Niego na Eucharystię. Bym doświadczył, że On przechodzi ze śmierci do życia i że na tę drogę zabiera mnie ze sobą.